znacznie niższej klasy. Ale mi się wydaje, że już zespołem wyrównany i dorównał Legii. Legia, która wiadomo, kim jest. Legia, która ma naprawdę nie bardzo drogich piłkarzy, ma ich szeroką kadrę i mnie się wydaje, że w tej sytuacji widzę, który w drugiej lidze stanął na bardzo wysokim stanowisku. Jest to duża zasługa Widzewa. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja jestem za Widzewem. Ja kocham Widzew. To jest mój zespół, prawda? Jestem sercem i duchem z Widzewem i zawsze będę Widzew kochał. Ja byłem tutaj 3 kadencje. Naprawdę bardzo tym Widzew lubię. Wiadomo, że w pewnym okresie był duży, duży kryzys, prawda? Spadli do 4. ligi, potem 3., 2. i tak dalej, i tak dalej. Jestem przekonany, że za 2 lata jesteśmy w ekstraklasie. Naprawdę. I tego sobie życzę. Chciałem tego dosyć, bo ja mam swoje określone wiek. Widzew kocham, będę kochał i będę przyjeżdżał na zawody. Niech pan zobaczy. Koniec meczu. Przegrany mecz. I proszę pana, cała publiczność stoi i jest zadowolona. To jest coś pięknego, coś fantastycznego. Nie ma o czym mówić. Naprawdę. Tyle chciałbym powiedzieć.